Cześć, witam was w kolejnym moim nagraniu wideo. Takim dosyć, na pewno takim dosyć nie za długim, ale na pewno ciekawym dla niektórych. Mianowicie i na pewno przydatnym. Pokażę wam przydatny i ciekawy program dla użytkowników pracujących z dużą ilością plików. Mianowicie na pewno zdarzyła wam się taka sytuacja, która spowodowała, że kopiowaliście pliki na przykład z jednego dysku na drugi, a potem kurczę, chyba też skasowałem. Nie? I teraz nie wiem co. I teraz załóżmy, że mamy, ojejku, mam 1500 plików i muszę, albo 1500 plików, tak? I na przykład i 130 katalogów. I teraz, dobra, folder pierwszy. Pierwszy jest ok, folder drugi, drugi jest ok, trzeci jest ok. I się okazuje, że folder 131 jest nie inny, nie? I zajęło wam to chyba godzinę 30, nie? Takie ręczne porównywanie. Ale okazuje się, że jest bardzo fajny i darmowy program do porównywania plików. Plików może nie, folderów bardziej. Nazywa się WinMerge. Ja nie robiłem filmu na jego temat, bynajmniej ja nie znalazłem filmu na moim kanale na jego temat. Na temat takiego czegoś, więc chyba nie robiłem. A jak już, to możliwe, że o innym programie, nie, który służy do tego. Bo WinMerge poznałem kilka dni temu, bo ja szukałem takiego rozwiązania. Gdyż miałem problem z muzyką, ze starymi swoimi epikami MP3, które dalej trzymam, nie? Bo chciałem sobie je zgrać na telefon. I teraz pytanie, skopiowałem niby, ale pokazuje, że jest coś inaczej. I teraz nie wiedziałem gdzie, nie? Więc porównałem za pomocą tego programu. Ale telefonu nie porównałem, bo MTP, ten protokół MTP jest nieobsługiwany. Myślisz, tam jest na dysku twardym. Teraz wam pokażę, jak ten program działa. Instalacji może nie będę pokazywał, bo instalacja wygląda standardowo klasycznie. Setup pobierasz i dalej, next, next, ten dalej, dalej i instalujesz, jak każdy inny program. A będą pytania, to pisać w komentarzu. Ale raczej problemów nie będziesz miał, bo instalujesz jak każdy inny program. Jak widzicie, otworzyłem już stronę WinMerge na dobre programy i wam to przeczytam. Albo niech przeczyta wam syntezator mowy, tylko wyłączę kolumny, żeby nie było dźwięku podwójnego. Ten program jest bardzo zaawansowany, bo pozwala też na porównywanie binariów, czyli plików binarnych, exe i tego typu tekstowych, nie? Ale ja wam pokażę wyłącznie porównywanie plików, katalogów, folderów. Bo jeżeli chodzi o porównywanie plików tekstowych, binarnych i innych tego typu rzeczy, jest to możliwe, ale to bardziej wykorzysta osoba bardziej zaawansowana. Gdyż to pojawia się po prostu tak, jak tutaj macie na zeszycie ekranu, kod, nie, jakiegoś pliku, to jest jakiś prawdopodobnie. Tak, jakiś plik tekstowy jest otwarty z rozszerzeniem TXT. I na żółto jest różnica, nie, bo tego. W drugim pliku tego nie ma. Ale ja w tym filmie pokażę wam wyłącznie porównywanie folderów. Jak będziecie zainteresowani plikami, to się pobawcie we własnym zakresie. Bo ja tego programu używam wyłącznie do porównywania folderów. Jedziemy z koksem. Uruchamiam program, bo ja już go mam zainstalowanego. Win. Merge. Wyszukałem w menu Start. Ale jeszcze ważna uwaga. Jak będziecie sobie pobierali na przykład z dobrych programów, bo ja wam linka dam do dobrych programów, to nie pobierajcie, pobierz program, nie klikajcie w ten sposób, bo sobie zainstalujesz tak zwanego asystenta dobre programy i będziecie chciał wgrać jakiś malware. Malware może nie, ale adware, czyli reklamówki. Jeżeli chcesz tego uniknąć, to po prostu wybierz wszystkie wersje i tu wybierasz wersję 32 oraz 64-bitową, nie? Zależy jaki masz system. Jeżeli masz 64-bitowy, to nie instaluj 32-bitowej. Tak samo na odwrót. Dopasuj wersję do systemu. Żeby sprawdzić wersję, jaką masz Windowsa, to przytrzymujesz Windows, robisz Windows i R jednocześnie i tu wpisujesz
tym polu win, win, VER i klikasz Enter. I pojawi ci się okno. Informacja na temat wersji systemu i tu masz napisane. Będziesz prawdopodobnie miał. Jeżeli nie, to szukasz na pulpicie ten komputer, ikonki. Jeżeli jej nie masz, to otwierasz jakiś folder po prostu na pulpicie, byle jaki, to nie ma znaczenia. Klikasz prawym i szukasz właściwości. Jeżeli tutaj też nie będziesz miał informacji o wersji systemu, to musisz znaleźć mój komputer, ten komputer. Jeżeli nie masz na pulpicie ikonki ten komputer, to robiłem film o tym, jak pokazać ikonki ten komputer na pulpicie. Windows 10, 11 i 8 będzie wyglądało to podobnie. Klikasz prawym klawiszem myszki na ten komputer i wybierasz właściwości. I to będziesz miał informację o wersji systemu Windows 64-bitowa czy 32-bitowa. Tu znajdziesz, nie? W końcu otwieramy program, bo jeszcze, żeby to nie było za długie, więc otwieramy. I pojawiło nam się takie szare okno. I co teraz? Przeciągasz folder, który chcemy porównać. Ja sobie skopiuję na potrzeby filmu folder z tapetami na pulpicie, na której mam na partycji D. Skopiuję sobie folder tapety na mój dysk USB, czyli na Adata, na to. Skopiujemy to sobie to. No. Jeszcze to kopiuję. Tak. I sobie skasujemy w miejscu docelowym jakiś folder. I teraz ja będę oczywiście wiedział, co skasujemy, co skasowałem. Ale na potrzeby filmu muszę to zrobić, żeby wam wyjaśnić, jak ten program działa. Skasujemy sobie folder Windows XP, folderze tapety, w miejscu docelowym. I teraz, ojejku, teraz to skasowałem, nie? I teraz nie wiem co. Teraz zobaczcie, ile tych folderów jest, nie? I będę musiał porównywać ręcznie folder po folderze. Wcale tak nie jest. Pobierasz ten program, WinMerge, i teraz otwierasz go i przeciągasz folder źródłowy. Czyli pierwszy, nie musi to być źródłowy albo docelowy, to nie ma znaczenia. Po prostu pierwszy folder. Do porównania sobie otworzymy eksplorator plików, przeciągniemy sobie tapety, czyli to na partycji D, przeciągamy do programu, tak, i pojawiło nam się takie okno. I co teraz tutaj trzeba zrobić? Już pierwszy folder mamy ustawiony. Teraz wybieramy drugi folder, w tym drugim polu. Wybierzemy sobie właśnie tą adatę w tym miejscu. Szukamy tej adaty. Adata. Otwieramy tapety. Tu nie ma jednego bez folderu, czyli ten folder Windows XP, nie? Pamiętacie? Więc otwieramy. I jeszcze możesz trzeci folder sobie jeszcze poczekać, bo ten folder się musisz czytać, o, w tym drugim polu. I teraz jeszcze trzeci katalog możesz porównywać. Czyli trzy katalogi jednocześnie ze sobą można porównywać w tym programie, nie? Dalej możemy sobie zrobić tak zwane filtry. Czyli tu, jak widzicie, różne zaawansowane filtry. Po nazwie front page. GNU, ASP.NET, to jest bardziej dla programujących się może przydać to pole, więc jeżeli porównujesz foldery, to tego nie używaj, bo tego nie wykorzystasz. Dalej możesz sobie zaznaczyć wykorzystanie podfolderów, czy porównywanie katalogu w hierarchii, katalogu głównego wyłącznie, albo też podfolderów. Ja osobiście polecam podfoldery porównywać też, nie? Żeby to miało sens. To włączamy tą opcję. I jeszcze możesz ustawienia tego porównywania zapisać do pliku. Jeżeli masz ustawione, to klikasz porównaj. Tylko czekajcie, bo... O, tak. Klikacie porównaj. I tu macie pasek postępu. I teraz czekamy, aż program cisku nam automatycznie porówna, nie? Zobaczcie, jak to leci. Identyczny, tutaj zobaczcie, folder po folderze nam porównuje pliki i różnice w plikach, nie, zawartości,
folderów. To szybko potrwa, bo... O, zakończone. I teraz sprawdzamy te opcje tylko po lewej. Jak widzicie, Windows XP. Tu. Tego już nie ma. Nie? Czekajcie, bo muszę wstrzymać na chwilę. Bo muszę to sprawdzić. No, dobra. Zakończyło nam się to porównywanie. I jak widzicie, trafiło na folder Windows XP. I tu jest napisane wynik porównania. Tu tylko po lewej stronie. D tapety. Czyli na partycji D tylko to jest. Możesz to sobie otworzyć, nie? I masz na szaro wyróżnione. A jeżeli będziesz miał na przykład plik, który jest taki sam, ale o innej nazwie na przykład, to będzie, ja ci to pokażę. Otwórzmy sobie właśnie tą Adatę. Jeszcze raz. Tapety, bo na tapetach bawimy się, nie? Na pulpit. Otwórzmy jakiś Nature, tutaj mam folder. I zmienimy nazwę jednego pliku. O. I jeszcze raz wywołamy to porównywanie. Zrobimy plik, nowe porównanie. Albo najlepiej po prostu zamknąć ten programik i otworzyć go jeszcze raz. Tak jest najlepiej. Wybieramy. Znowu otwieramy folder pierwszy, który chcemy porównywać. Cyk, przyciągamy do okna, teraz ustawiamy drugi, otwieramy, a data, czyli ten nasz drugi katalog z tapetami, tylko musimy otworzyć oczywiście katalog główny, bo to nie miałoby sensu, to ma być wybrane, tak, jest D tapety i H tapety, nie, i teraz porównamy jeszcze raz. O, widzicie, jest już na żółto zaznaczone. Czyli w folderze Nature jest taki sam folder, taki sam plik, ale z jakąś nazwą zmienioną, albo z inną zawartością. A jak jest na szaro wyróżnione, to znaczy, że mamy coś, czego nie ma w miejscu docelowym, tym drugim. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Jeszcze raz. Na żółto mamy zaznaczony folder, który się zgadza pod względem ilości plików, ale się nie zgadza pod względem zawartości. A tutaj na szaro mamy zaznaczony folder, który się zgadza pod względem, nie zgadza się pod względem zawartości folderu. Mam nadzieję, że tutaj jest. Czyli tutaj tu masz taką samą zawartość, ale na przykład liczbę plików, ale jest nazwa zmieniona, plik jest inny, ale się nazywa tak samo na przykład. No takie trochę zagmatwane może być dla osób nie początkujących, nie? Ale jeżeli się pobawisz we własnym zakresie, to zrozumiesz, o co chodzi. A ja się teraz będę z wami żegnał. My wpiszcie te narzędzie przydatne, bo na pewno przydatne dla osób pracujących z dużą ilością plików i które robią na przykład kopie zapasowe na inne zewnętrznych nośnikach, nie? Żeby sobie porównać, czy te pliki są identyczne. Katalogi, nie? Bo pliki tekstowe też możesz porównywać. Nowy tekst. I tu możesz sobie... Zaraz zobaczymy. Stworzymy plik tekst, no dwa pliki tekstowe z rozszerzeniem TXT, test, jeden, napiszemy tutaj coś, dokładnie, zapiszemy zmiany, też plik tekstowy, i zobaczymy, co ten program nam napisze, nie? Jeśli chodzi o premierę tego filmu, to on zostanie, premiera zostanie wgrany, to zostanie prawdopodobnie po południu, albo jutro. Ale, czyli, nie, raczej dzisiaj, tylko po południu, albo pod wieczór. Dobra, zarysujemy, Ctrl S i zamykamy notatnik.
I teraz otwieramy jeszcze raz ten WinMerge. Ale tym razem przyciągamy tik tekstowy. Cyk, cyk. I teraz przyciągamy, otwieramy drugi plik tekstowy do tego pola, bo też tak możesz zrobić. O, i klikamy porównaj. O, i zobaczcie, że jest na żółto wszystko, bo jest inna treść. Nie i na czerwono, bo jest błąd, bo nie ma takiego słowa, nie? Tutaj chyba logiczne. No, to pliki tekstowe z rozszerzeniem TXT możesz zapisywać, jak masz jakieś notatki. Możesz porównywać pliki Worda, tylko że Worda ci się nie pojawi, Word ci się nie pojawi tekst, tylko tak zwany zapis binarny. Czyli będziesz miał takie krzaczki. Ja ci też to mogę pokazać. Stworzymy plik Worda. Tylko też sobie skasujemy. A czekajcie, bo nie zaznaczyłem obydwu. Mamy ten dokument Worda, pusty. Dokładnie nazwiemy go jakoś po ludzku. Test. Nie będę również rozszerzenie, nie. Test. DocX. Tak, i jeszcze zrobimy drugi plik tekstowy Wordowski. Test. 2. I napiszemy to samo. Też zasubskrybuj w jednym pliku tekstowym. Bo oczywiście błyska. Zapisz. A w drugim pliku tekstowym napiszemy inny napis. Inną treść. Mamy to, zapisujemy i zobaczymy, co teraz WinMerge tam pokaże. Ale prawdopodobnie pokaże nam tak zwany zapis binarny. Czyli nie tekstowy, jak Word pokazuje, tylko po prostu taki surowy. I drugi pyk, Wordowski pyk. I porównujemy. O, widzicie dokładnie, zrobiły się krzaczki. Tak zwany zapis binarny, surowy. Bo to jest plik Worda, więc, ale w ten sposób też możesz go porównać, że jest inny, nie? Także to ma jakiś sens, bo program pokazuje, że jest różnica jakaś w tym pliku, ale jaka konkretnie, to już ci nie pokażę, nie? No, ale to ci się może przydać, na przykład jak masz ten plik Wordowski w dwóch miejscach o tych samych nazwach, ale innej treści. Albo masz na przykład właśnie dużo tych plików, nie? Nie wiesz, gdzie są jakieś różnice. Albo szukasz właśnie pliku, gdzie jest jakaś różnica. Chcesz się upewnić, czy jest wszystko w porządku i tak samo. No, to właśnie WinMerge do tego możesz wykorzystać. Nawet możesz wykorzystać to do porównywania pliku exe. Na przykład jak programujesz i wygenerujesz sobie binarkę, czyli jak sobie zbudujesz, czyli po prostu skompilujesz plik exe, to możesz go porównać i sprawdzić, czy jest prawidłowo skompilowany, czy nie ma jakichś błędów. Ale to mówię, dla osób takich bardziej już zaawansowanych, nie? A dla takich początkujących, takich kowalskich, to bardziej porównywanie folderów. Dobra, a teraz się będę z wami już żegnał. Piszcie, co myślicie o programie WinMerge. Ja uważam, że program bardzo ciekawy, zwłaszcza dla porównywania folderów. Nie? Może się komuś przydać, więc postanowiłem zrobić film. Bo znalazłem ten program 3 dni temu. O podobnym rozwiązaniu filmu nie robiłem, raczej poszukałem. I nie znalazłem, więc żegnam się z wami, cześć, ze strony Dawid Ściekła. Zostawcie lajka, zostawcie suba, sobie powierzcie ten program, bo wam się może przydać, bo jest darmowy, możecie sobie go użyć. Ja testowałem to nawet pod Linuxem, bo na Linuxie jest tak zwany Wine, czyli Win Emulator. Czy tam możesz, albo Overwatch, coś tam, to też takie narzędzie, nie? Które pozwala na uruchomienie programów Windowsowskich.
ale ten program Windows, ten WinMercy nie działa prawidłowo pod Linuxem, nie? To już musicie sobie znaleźć jakieś alternatywne. Nie sądzę, że nie ma takiego rozwiązania. A teraz już żegnam. Cześć.